Nowodworska TV. Cyklu Mazowia MTB Maraton jest popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej, zdrowego trybu życia oraz promowanie miejscowości turystycznych. Na dzisiejszym maratonie, który odbywa się w Nowym Dworze Mazowieckim, przybyło wielu zawodników. A teraz zapraszam na krótką rozmowę z organizatorem oraz z uczestnikami zawodów. Pytanie, myślę, bez którego nie mogłaby się nasza rozmowa odbyć, jest kluczowe. Czym jest dla Pana kolarstwo? Wielka historia, miłość, która nie przemija, aczkolwiek już nie ścigam, bo 20 parę lat kariery kolarskiej, 16 lat zawodowej. No coś, co przeżyłem i coś, z czym się teraz mogę dzielić, bo organizując imprezę, wydaje mi się, że dla wielu osób mogę przygotować imprezę, gdzie ci ludzie, którzy startują u mnie na imprezie Mazowia MTB Maraton, też się mogą poczuć kolarzami i pokochać kolarstwo. A czy tę miłość ktoś w Panu zaszczepił? Pamiętam, jak byłem mały, wsiadłem na rower i zawsze jakoś tak lubiłem jeździć tym rowerem. W momencie, kiedy zacząłem pierwszy wyścig kolarski gdzieś w tej miejscowości, gdzie się wychowałem w Ełku, taki memoriał Kajki był, zobaczyłem te kiedyś kolarzówki, szprychy świecące, samochody, które za nim jechały, od razu mnie to pociągnęło, wyścig pokoju, no to czas dekada temu i to zostało we mnie wtedy zaszczepione i do tej pory jest. Proszę powiedzieć, co wyjątkowego jest w Mazowia MTB Maraton? Dlaczego tak wielu ludzi przyciąga? Może dlatego, że tą miłość i te imprezy pieścimy, o każde detale. O detale szczególnie trasy, bo ludzie podkreślają, że jedną z najważniejszych rzeczy jest trasa. Tu akurat w Nowym Dworze, w Lesie Kotomorskim, w tych okolicach sami osobiście układałem, wiele dni tu przyjeżdżam i przygotowuję te trasy. Kiedyś startowałem, teraz dbam o to, by było bezpiecznie, ale przede wszystkim, żeby ludzie mieli jak największą frajdę z pokonywania dystansu, przyjemności, bo uważam, że Polska jest wyśmienitym miejscem do tego, by uprawiać kolarstwo terenowe, bo mamy dużo pięknych, wolnych terenów leśnych, ale nie tylko. Jakie atrakcje przygotowali Państwo dla kolarzy, ich przyjaciół i rodzin? No przede wszystkim dla samych kolarzy to trasa, o której mówiliśmy, że każda trasa, czy to hobby 7 km, czy fit 26, mega 50, giga 70, każda trasa ma swoją specyfikę, odpowiednio coraz trudniejsze dla dłuższych dystansów. A ci, którzy przyjdą, tak jak tutaj, jest muzyka, jest kącik dla dzieci, jest wystrzyżona pięknie trawka, tak więc jeżeli jest pogoda, warto przyjechać, wystartować, warto podążyć tym, którzy startują. I jest to, tak, wydaje mi się, że jest taki fajnie spędzony czas na wolnym powietrzu, w wolnej przestrzeni. A oczywiście, jeżeli się ma rower, no to zdecydowanie trzeba z tego korzystać. Jak chciałby Pan zachęcić ludzi do uprawiania kolarstwa? Zdrowie. Ja uważam, że jest to najlepsza dieta, bo jem naprawdę dużo różnych rzeczy. Jako kolarz zawodowy nie mogłem sobie na niektóre rzeczy pozwolić, a w tej chwili praktycznie wszystko. A jak siedzi na rowerze, to się wszystko spala, jest wspaniała przemiana materii. Jest to samo zadowolenie samej jazdy. Najgorsza jest zawsze decyzja, wsiadam na rower, jadę na trening lub przyjeżdżam na imprezę. Najgorsze jest podjąć decyzję. Natomiast jak się wsiądzie na rower 5-10 minut i gwarantuje, od razu wszystko puszcza i przychodzi radość z tego, że się jest na rowerze. Jaką trasą Pan dzisiaj podążał? Jechałem trasą Giga, czyli 68 km. Jaki czas Pan osiągnął? 2 godziny 48 minut. Jest Pan zadowolony z tego czasu? Tak, jestem zadowolony z tego czasu, zwłaszcza, że po raz pierwszy biorę udział w Mazowie. Jak zachęciłby Pan w takim razie miłośników ciepłych kapci i telewizora do aktywnego wypoczynku? Nie, moim zdaniem każdy może. Skoro ja mogę za pierwszym razem Giga przejechać, to każdy może co najmniej fit.
kolarstwo dla Pani? O Boże, no życie, no ja nie mam dnia bez roweru, więc no ciężko powiedzieć, żebym sobie mogła bez niego poradzić. Tak naprawdę, no kolarstwo to jest poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela i od nowa, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, tak zawsze. Czy jest Pani zadowolona z czasu dzisiaj? Bardzo, bardzo. Fajna forma, fajnie mi noga podawała, fajnie zadowolona jestem, naprawdę. Jak wyglądają treningi w takim razie, proszę mi powiedzieć? W skrócie. Mocno amatorsko. W zasadzie nie mam jakiegoś tam planu rozpisanego, po prostu robię to, co uważam, chcę się zmęczyć. I tylko i wyłącznie to. Chcę się po prostu ujechać, poczuć, że no nie wiem, dałam sobie wycisk, dałam sobie w tyłek i na tym mi tylko zależy. Jestem w stanie przy dość niesprzyjających swoich warunkach fizycznych, czyli w dużym wzroście i wadze przejechać dystans 80-70 km, a z takich sukcesów, bardziej takich zajęcia miejsc na podium, to w takich wyścigach krótszych, typu Memoriał Bercika i również w takich wyścigach konkurencyjnych na krótszych dystansach. Trzecie miejsce, drugie miejsce, nawet kiedyś raz pierwsze na Memoriale Bercika właśnie. W takim razie, czym jest dla Pana kolarstwo? Jest to spędzenie czasu jakiegoś, spotkanie znajomych. Przede wszystkim w moim przypadku to dbanie o zdrowie, o formę. No wiadomo, z wiekiem człowiek się trochę zmienia i trzeba tą formę trzymać. No i to jest na pewno jakieś hobby, pasja. Jak zachęcić w takim razie ludzi do tego, żeby aktywnie spędzali swój czas? Myślę, że trzeba zapraszać na tą imprezę znajomych, rodzinę, jako kibiców, może komuś się spodoba. Wiem, że dużo ludzi właśnie tak w ten sposób zaczynało swoją przygodę, czyli przyjeżdżali, kibicowali, później próbowali, bo trochę niektórzy są niepewni, czy dadzą radę, że może za długo. Można zacząć od krótszych dystansów, w miarę możliwości, jak się czuje, w miarę trenowania człowiek, sprzętu. Po prostu trzeba ludzi zapraszać, pokazywać. Może chwalić się w pracy, nie wiem, wśród znajomych, że byłem gdzieś tam na wyścigu, przejechałem, zdobyłem takie miejsce i tak dalej. Zachęcać ludzi do takiego aktywnego, bardziej trybu życia. Wzięło się u Pani zamiłowanie do kolarstwa? W zasadzie to jeżdżę od dawna, już od 5 lat zaczęłam od jazdy po górach. Później zaczęłam jeździć MTB na zawodach. Jeżdżę pierwszy sezon, jak na razie jeżdżę cykl Mazowi, podoba mi się. Jaką trasę pokonała Pani dzisiaj? Pokonałam dystans giga, też chyba 68 km. No, trasa dość przyjemna, może było trochę zbyt gorąco, ale ładne takie single tracki były po drodze, także no, fajnie się jechało. Nowodworska TV.